No nic, no mam nadzieję, że ktoś przyjdzie się spotkać ze mną na targach książki i mam nadzieję, że nie będę siedziała tam sama z moimi książkami przy stoliku. Hej kochani, tu Karolina z bloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Dziś mam dla Was kolejny przepis, czyli to, co lubicie najbardziej na moim kanale. A przepis jest naprawdę świetny, bardzo szybki, prosty i będzie to super opcja na różne imprezy. Jest to świetna przekąska, jeśli zaserwujecie takie paluszki warzywne, które zaraz Wam zaprezentuję swoim bliskim, z pewnością będą pod ogromnym wrażeniem. Tak więc przepisem są takie warzywne, panierowane paluszki, bardzo chrupiące, idealnie by zamoczyć je w jakimś sosie, dipie, salsie, czymkolwiek chcecie. I jest to taka alternatywa dla tradycyjnych paluszków z mąki pszennej, czy po prostu jakichś innych, mniej zdrowych krakersów i tego typu przekąsek. Do zrobienia tego przepisu wykorzystałam paniery firmy Mamut. I tutaj Wam właśnie pokażę, jak to wygląda. Zaraz zobaczycie również na dalszych ujęciach. Mamy tutaj panier z ciecierzycy. No naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem, jeśli chodzi o te paniery, ponieważ bardzo długo szukałam różnych alternatyw dla bułki tartej. Było to naprawdę ogromnym wyzwaniem, nieraz, ponieważ nie wszyscy mogą spożywać produkty na bazie mąki pszennej i wtedy jest problem. Samolot. Więc firma Mamut ma jeszcze panier kukurydziany i panier wielozbożowy. Jeśli chodzi właśnie o ten element bezglutenowości, to polecam Wam najbardziej panier kukurydziany oraz panier z ciecierzycy, ponieważ są one wolne od glutenu. Ten panier wielozbożowy składa się z mąki orkiszowej, która zawiera gluten, mąki jaglanej, mąki z amarantuza, mąki z komosy ryżowej, więc jest to naprawdę super produkt. Możecie tymi panierkami panierować różne kotlety, burgery, warzywa, praktycznie wszystko, co zapragniecie. Więc gdy ja znalazłam idealny produkt do panierowania, zabrałam się za moje paluszki. Wszystkie paluszki są na bazie kukurydzy oraz mąki ryżowej, więc bardzo zdrowych produktów. I mam 3 warianty, taki zwykły kukurydziany oraz z dodatkiem suszonych pomidorów i z dodatkiem pietruszki. Więc mamy tutaj 3 kolory, które jeszcze wszystko urozmaicają. Jest jeszcze bardziej ciekawy, ponieważ mamy kolor żółty, czerwony i zielony. Więc jeśli jesteście zainteresowani i chcecie zrobić takie zaskakujące i przepyszne paluszki, bardzo aromatyczne, chrupiące, idealna przekąska, to zapraszam Was do oglądania dalej. A, mam jeszcze jedną małą informację. 28 października, czyli w ten najbliższy weekend, będę na targach książki w Krakowie. Tak więc jeśli zechcielibyście zakupić moją książkę i od razu dostać ją z autografem, to od 15 do 16 będę podpisywała książki. Więc zapraszam Was na targi książki i mam nadzieję, że do zobaczenia. Dobra, teraz chodźmy do przepisu, już obiecuję. Więc, by przygotować te przepyszne, warzywne paluszki, na samym początku należy przełożyć kukurydzę z puszki do misy blendera. Przekładamy tylko i wyłącznie właśnie te ziarenka kukurydzy, nie wlewamy wody. Kukurydza sama w sobie jest bardzo soczysta, zatem po prostu ją zblendujemy i sami zobaczycie, że konsystencja będzie dość taka lejąca i nie polecam tutaj dodawać żadnej wody z tej kukurydzy, tylko po prostu same ziarenka. Gdy już to zrobicie, należy zblendować bardzo dokładnie tą masę, tworząc właśnie taką kukurydzianą pulpę. Gdy masa będzie względnie, no, dość dobrze zblendowana, wtedy dodajemy nasze przyprawy. W moim przypadku jest to suszony czosnek, suszona cebula oraz pieprz ziołowy. Dodajemy również mąkę ryżową, która sprawi, że masa nam zgęstnieje, gdy ją podgrzejemy. Wszystko dokładnie należy zblendować i ja postanowiłam jeszcze dodać odrobinę wędzonej papryki, oraz trochę soku z limonki lub cytryny, by po prostu uwydatnić jeszcze smak. Należy wszystko dokładnie zblendować, by wszystkie składniki się połączyły i przełożyć masę do małego garnuszka. Następnie należy podgrzewać wszystko, cały czas mieszając. Celem jest, by masa zrobiła się bardziej gęsta, bardziej zwarta i by było możliwe formowanie naszych paluszków. Zajmie to kilka minut, w moim przypadku było to 6 czy 7 minut. Ważne jest to, żeby cały czas mieszać tą masę, żeby się nie przypaliła od spodu i by równomiernie się podgrzewała. Gdy zacznie się robić gorąca, zobaczycie, że zaczyna gęstnieć na waszych oczach. Zatem, gdy poczujecie, że już jest konsystencja w miarę ok, tak jak zobaczycie na filmie, powinna ona być bardzo klejąca i nie powinna zbyt łatwo spadać z łyżki. Wtedy na tym etapie należy podzielić naszą masę na 3 równe części. 1/3 przełożyłam do miski, ponieważ dodamy tylko i wyłącznie do niej przyprawy. Drugą część przełożyłam do misy blendera i następnie wblendowałam w nią cały pęczek świeżej pietruszki i to będzie właśnie nasz zielony paluszek. Jeśli chodzi o 3. część naszej kukurydzianej masy, dodałam do niej suszone pomidory oraz odrobinę bazylii, tymianku i rozmarynu i ponownie wszystko zblendowałam. Potem przełożyłam każdą z tych naszych kukurydzianych mas do osobnych miseczek i do tej żółtej dodałam curry. Na tym etapie należy spróbować każdy kukurydziany miks, żeby się przekonać, czy nie potrzeba przypadkiem trochę soli. Z doświadczenia radzę wam od razu dodać odrobinę soli do tej zielonej masy, ponieważ tam będzie to po prostu potrzebne, jeśli chodzi o tą z suszonymi pomidorami. Suszone pomidory zazwyczaj są słone, więc tutaj musicie sami przetestować, a natomiast jeśli chodzi o tą żółtą część z dodatkiem curry, zazwyczaj miks przypraw curry posiada w sobie sól, więc również radzę spróbować, żeby nasze paluszki były wystarczająco słone, ale też żeby po prostu z tym nie przesadzić. Następnie przesypałam wszystkie 3 rodzaje panierów do osobnych miseczek i do jeszcze jednej miseczki wlałam odrobinę mleka roślinnego. Następnie zaczęłam formować paluszki, więc brałam po prostu dość małą ilość w dłonie, rolowałam wałeczek, zwilżałam go mlekiem roślinnym. Mleko roślinne również jest przydatne, by zwilżyć nasze palce i dłonie. Dzięki temu łatwiej uformujemy nasze paluszki. Więc gdy paluszki były już uformowane, wtedy lekko je zwilżyłam jeszcze tym mlekiem roślinnym i obtoczyłam w panierce. I naprawdę jest to bardzo, bardzo proste. Zobaczycie, że naprawdę nie musicie się bardzo dużo natrudzić z tym i jeśli masa będzie po prostu troszeczkę ciężka, że tak powiem, w formowaniu, wtedy zdecydowanie ułatwi wam ten cały proces lekkie zwilżenie przy pomocy mleka roślinnego. Na koniec formowania paluszków rozgrzałam piekarnik i gdy były wszystkie już gotowe, przełożyłam je na folię do pieczenia lub może być też papier do pieczenia lub silikonowa mata i upiekłam je. Gdy były już chrupiące i lekko zarumieniowe, były praktycznie gotowe do jedzenia. Smakują wybornie zarówno na ciepło, maczane w dipie, czy w keczupie, czy w dowolnym sosie, jaki lubicie, ale równie dobrze się sprawdzają, jeśli chodzi o taką chłodną przekąskę, więc możecie po prostu przetestować, jak wam smakuje najbardziej. Jeśli chodzi o te paniery, to naprawdę wszystkie świetnie się sprawdziły. Mi wszystkie smakowały, oczywiście lekko różniły się w smaku, ale wszystkie zdały egzamin panierowania. Więc to jest moja propozycja, jak widzicie super prosta, super szybka i naprawdę bardzo serdecznie polecam wam przepis. Przyznam się, że ja zjadłam te wszystkie paluszki w przerażającym tempie i nawet z nikim się nie podzieliłam, więc nie bierzcie ze mnie przykładu i podzielcie się z innymi, ponieważ warto. Teraz bardzo ważna rzecz, należy odczekać, aż masa ostygnie przed formowaniem, ponieważ jeśli będzie taka właśnie gorąca, będzie po prostu troszeczkę ciężej ją uformować, więc polecam Wam odczekać po prostu kilka minut, żeby ten Wasz miks kukurydziany nie był zbyt gorący, wtedy z większą łatwością uda Wam się to wszystko zrobić. Okej, kochani, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że przepis się Wam spodobał i że go wypróbujecie. Jeśli tak, koniecznie zróbcie, proszę, zdjęcia i wstawcie je w komentarzach pod przepisem na moim blogu, czyli tam, gdzie zawsze chcę, byście dzielili się Waszymi przemyśleniami, opiniami na temat przepisów i zdjęciami. To zachęca inne osoby do wypróbowania, więc będę z góry bardzo wdzięczna. Jeśli się Wam podobał ten przepis, oczywiście dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał. Wystarczy nacisnąć czerwony guziczek, to nic nie kosztuje, więc czemu by nie? Jeśli jesteście zainteresowani moją książką Wegańskie słodycze, jest dostępna w sklepach internetowych EMPIK, w różnych księgarniach internetowych oraz tradycyjnych, stacjonarnych księgarniach i EMPIKach, więc polecam Wam bardzo serdecznie. Widzimy się następnym razem i do zobaczenia, czekam na Wasze opinie i komentarze. Buziaki!